Chciałem wszystkich serdecznie przywitać, pozdrowić. Jest to nasza wspólna Wigilia. I to, co powinniśmy szczególnie sobie wziąć do serca, to te ostatnie słowa, które zostały wypowiedziane przez aniołów. Słowa wiarygodne, bo ci, którzy je wypowiedzieli, są blisko Boga. I to nas bardzo raduje i też czujemy się podniesieni na duchu tymi słowy, ponieważ aniołowie mówią: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Można by rzec, że to są dwa najważniejsze wskazania, jeśli chodzi o zagospodarowywanie naszego życia. Czyli jakbyśmy chcieli dokonywać takiego rozrachunku, czy to z każdego dnia, czy z jakiegoś większego czasokresu, czy nawet z całego życia, to powinniśmy siebie zapytać, czy w moim życiu czyniłem to, co przynosi chwałę Panu Bogu? To jedno pytanie. A drugie, czy inni ludzie na różny sposób byli przeze mnie obdarowani jakimś dobrem? Tylko zobaczcie, dwa pytania są tutaj ważne. Czy chwała Boża zyskała na moim życiu i czy inni ludzie poczuli, że dobrze, że jestem, bo jestem dla nich na różny sposób pomocy. Jeśli nawet teraz tak się stanie, że o tym zapomnieliśmy, to można powiedzieć, zawsze można zacząć od nowa. I to jest sprawa wyjątkowa u Pana Boga, że nigdy nie jest za późno. Nigdy nie jest za późno. Choćby nam zostało nieraz niewiele czasu do końca życia, a przecież nie wiemy tego. Jeśli człowiek powie sobie: chcę się poprawić, chcę się nawrócić, chcę od tej chwili czynić dobro, no to będzie zauważone przez Boga i bardzo docenione. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jest taka przypowieść o robotnikach wysyłanych do pracy w winnicy. Wszyscy, którzy chcieli tego dnia jakąś pracę dostać, to mieli się zebrać w pewnym umówionym punkcie, gdzie przychodzili pracodawcy i najmowali do pracy. I ci pierwsi, którzy już byli od rana, zostali zabrani, czyli dostali szansę na pracę. Reszta trochę im zazdrościła, no bo oni już poszli do pracy, zarobią i będą szczęśliwi. Ale okazało się, że pracodawca inny przyszedł o 9, a jeszcze inny o 11, a jeszcze inny zaraz po obiedzie. I potem zaczęto się rozliczać. I okazało się, że wszyscy dostali tę samą sumę. No jak nie trudno się domyśleć, ci pierwsi byli trochę zeźleni. Jak to jest? Pracowali cały dzień, a dostali tyle samo, co ci, którzy pracowali tylko godzinę czy dwie. Ale trzeba zauważyć, że to wynagrodzenie, które było rano proponowane, było ogromnie duże. Naprawdę wszyscy byli zdumieni, że pracodawca daje takie wynagrodzenie. Czyli nie byli oszukani. I nie było, nie działa się im krzywda. I to trzeba teraz jakby dopasować do
naszego życia. Zawsze jest szansa. A tutaj tym pracodawcą jest sam Bóg i chce nas nagrodzić, choćbyśmy w ostatniej chwili powiedzieli sobie: chcę być inny, lepszy, bliższy Boga i bliższy ludziom. I to nam daje, taką szansę dał nam Pan Jezus, którego pamiątkę co roku obchodzimy. Dlaczego co roku obchodzimy? Mamy takie doświadczenie tutaj na co dzień, że jeśli coś ważnego dzieje się w naszym życiu, to często o tym wspominamy, prawda? A to, co się zadziało 2000 lat temu, było najważniejsze. Dlatego mówimy, to jest początek naszej ery. Niektórzy mówią od narodzin Pana Jezusa. Ale w tym, że to jest nasza era, też nie ma błędu, bo nie ma innej, ważniejszej pory czasu, jak właśnie ten czas, od którego liczymy lata, a kiedy przyszedł Pan Jezus, aby naprawić świat i pomóc nam w dążeniu do nieba. Stańcie pasterzami.